Chrystus Boże, kochane dzieci Boże, umiłowani w Chrystusie Panu, kochane dzieciaczki, dzieciaczki Boże, których kocha tak bardzo Bóg Wszechmogący, nasz Ojciec kochany. Zobaczcie, dzisiaj tak w adoracji, mówiłem różaniec, zaczynając różaniec, wiadomo, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. I to jest piękne, tak w sercu aż po prostu trysnęło ze mnie to, trysnęło to słowo, patrząc na święty sakrament Chrystusa żywego, obecnego, kochani. Wierzę w Boga, Ojca, Ojca Wszechmogącego, kochani. Ojciec Wszechmogący kocha każdego człowieka bez względu na wszystko, bez względu na wszystko. Jego miłość jest niezmienna. Samo to, że ja istnieję, czy Ty istniejesz teraz, to oglądasz, to już z miłości to oglądasz. Bo Jezus chce, żebyś to oglądała, oglądał. Chce, żebyś Ty żył, żyła. Kochani, dzisiaj tak pomyślałem sobie, tak dzisiaj tak miłość, co to ta miłość jest, zobaczcie, no, jak miłość wzrasta. Przede wszystkim w zapieraniu się samego siebie, w zapieraniu się swoich zachcianek. Bo naprawdę, tak kochani, jeżeli, tak pomyślałem, jeżeli ja nie będę żył słowem Chrystusa, no to będę żył słowem jakimś, tak naprawdę, no swoim, jakieś takie swoje będę miał zachcianki, tak, pożądliwość ciała, pożądliwość jakiejś zmysłowością będę żył, bez Chrystusa, bez Jego słowa. Zły Duch będzie miał wielki do mnie dostęp, jeżeli nie będę żył wewnętrzną, nieustanną modlitwą, kochani. Święta Teresa z Awila mnie tego nauczyła. Zachęcam do tego. Kupcie sobie książkę Dzieła. Tam jest wszystko jest napisane, wszystkie, całe dzieła jej, nie? Ja to mam w takich dwóch wielkich tomach. I ona to właśnie pisze, że nie zaniedbujcie w sobie modlitwy wewnętrznej. Zresztą Pan Jezus, kochani, mówi, trwajcie nieustannie na modlitwie. Trwajcie nieustannie na modlitwie, nieustannie módlcie się, cokolwiek robicie, wykonujecie, w pracy jesteście, w szkole. Cały czas sercem trwajcie przy Chrystusie, rozmawiajcie z Nim. Miłość w nas, w Was będzie wtedy wzrastała do Niego. Trzeba Go kochać całym sercem, całą duszą. On nas tak bardzo kochał, umiłował aż po krzyż. Kochani, no, ja tu mam serce wdzięczne, naprawdę. Takie mam wdzięczne serce za to, że co zrobił Chrystus. Czytam Pismo Święte, Słowem Bożym się nasycam. No bo czyim słowem mogę żyć, kochani? Czyim słowem? Jeżeli Jezusa słowo jest zbawienne. Zbawienne słowo Chrystusa jest, kochani. Do kogoś pójdziemy, mówi Piotr. Ty masz, Panie, słowa życia wiecznego. Ty masz słowa życia wiecznego, kochani. Miłość, dzisiaj tak pomyślałem, miłość, Panie. Co to jest ta miłość? Tak naprawdę takie zapieranie się samego siebie. Śnieg pada, no ale mówię, idę na adorację, Panie, bo Cię kocham, bo chcę Ci podziękować, bo chcę Ci powiedzieć, jak bardzo jesteś dla mnie ważny, jak bardzo Cię przepraszam za moją grzeszność, jak bardzo wielu ludzi zraniłem, Panie. Daj mi łaskę dobrej spowiedzi, daj mi żal za grzechy, daj mi łaskę zadzwonić, napisać, przepraszam, wybacz mi. To jest piękne, kochani, że miłość, jeżeli w nas miłość wzrasta do Boga, to tak samo miłość będzie wzrastała do ludzi, bo w każdym człowieku żyje Chrystus. Nie ma w nas wtedy złości, gniewu, nienawiści żadnej, bo to wszystko są szatańskie jakieś takie uczucia. Pokój, zobaczcie, owocem ducha jest miłość, pokój, radość, cierpliwość, łagodność, dobroć, uprzejmość. To jest niesamowite, kochani, że możemy przyjść do Jezusa żywego, obecnego, zmartwychwstałego, kochani, który nam chce pomóc, pomagać, chce nam każdego dnia, daje nam siebie. Miłość daje nam siebie w tym kawałku chleba. Przychodzi do nas taka świeżość, świeżość taka umysłu, serca, duszy, taka świeżość, kochani. Jest tam tak czysto, jest tak nam tak dobrze, mamy takie czyste sumienie, bo się spowiadamy, tak? Się spowiadamy, kochani, to jest piękne, każdego dnia robić rachunek sumienia. Ja to niesamowicie jestem Bogu wdzięczny, naprawdę, że zostawił nam siebie w Najświętszym Sakramencie, że możemy do Niego przyjść, błagać o wiarę, o żywą wiarę w to, że On tam jest, obecny człowiek, żywy, zmartwychwstały, pełen majestatu, kocha Ciebie, kochana siostro, bracie, przyjdź po pomoc do Niego, naprawdę, modlitwa różańcowa, kochani, niesamowite rzeczy się dzieją w człowieka życiu, naprawdę. Niesamowite rzeczy się dzieją, kochani. Przede wszystkim w sercu. Serce jest pełne miłości, pokoju. Pokoju, no. Bo jak się człowiek zrzuci ten wszystki balast grzechów z siebie w konfesjonale, przyjmie komunię świętą, to wtedy jest chęć do życia, kochani. Nie ma żadnej depresji, lęków. Nie ma nic. Chrystus jest ze mną, kochani. Jest z Tobą, przy Tobie, w Tobie. Zawsze pamiętaj, uwielbiaj Go, adoruj Go w swoim sercu, jeśli nie masz takiej możliwości. Adoruj Go w swoim sercu, kochana siostro, bracie. Zawsze żyj ze świadomością, zawsze, każdego dnia żyj ze świadomością. Wstawaj ze świadomością, że On jest w Tobie. Że On jest w Tobie i czeka, ażby z Nim rozmawiał. Nie zaniedbuj sobie, pamiętaj, że On jest w Tobie, żywy Chrystus. Bóg Wszechmogący w każdym człowieku, kochani. W każdym. Co się mogę jeszcze Wam powiedzieć? No radosne mam serce dzisiaj. Każdego dnia staram się radosnym być. No bo radość daje mi miłość do Jezusa. Miłość, czysta miłość, taka prawdziwa, szczera, autentyczna.
Po prostu, no, takim prostym człowiekiem, jestem zwykłym, który przychodzi do Jezusa i mówi mu, że jak bardzo Cię kocham, mój Zbawicielu, kocham Cię, Panie, kochać Cię pragnę całym życiem, pragnę, żeby Cię wszyscy kochali, pragnę, żeby wszyscy się zbawili i ofiaruję tą koronkę, Panie, do Twojego miłosierdzia, żebrząc, Panie, o miłosierdzie Twoje do tych dusz wyschniętych, do tych poranionych serc, Panie, abyś dał im łaskę zmartwychwstania, kochany Jezu. I ofiaruję na kolanach koronkę, czasami płaczę. Kochani, to jest piękne, bo wierzę, że Jezus dotyka nie tylko mojego serca poprzez modlitwę, ale i waszego. I to jest cudowne, że jedni drugich brzemiona nośmy. Módlmy się nieustannie jedni za drugich, kochani. Naprawdę, to jest coś wspaniałego. No, miłość jest cudowna. Jezus jest miłością. No. Kochani, no, życzę wam wszystkiego dobrego, miłego dzionka. Pozdrawiam was cieplutko. I pamiętajcie, że Jezus jest zawsze przy was. Jezus jest w was. Także no... Pokój dobro, kochani, no. Jezus was bardzo kocha i chce przez Ciebie działać. Chce przez Ciebie, kochana siostro, działać, bracie. Dawać miłość innym ludziom, pomagać, dawać dobre słowo. Bóg Cię wybrał nie po to, żeby walczyć z ludźmi, ale żeby dawać im dobre słowo. Miłość, przede wszystkim miłość do tych najbardziej opuszczonych, do których już nikt nie chodzi, do których może nikt nie chce się przyznać. Jesteś posłany, posłana, żeby nieść miłość tam, gdzie jej najbardziej brakuje. Amen. Pozdrawiam, pokój dobro.